Siemano, zapraszam do oglądania dzisiejszego vloga, coś z suplementacji, coś od siebie, coś z zakupów. Miłego oglądania. Jest godzinka dziewiąta, ja zaczynam swoje cardio, przed cardio. Dwie tabletki Joachim HCl 20 mg i dwie miarki Oxy Elite Pro. No i lecimy 40 minut cardio. Siemanko, ja już jestem po cardio, a po cardio leci 40 gram białka do tego 15 ml oleju lnianego i 5 ml oleju MCT, probiotyk i triat No i zabieram się zaraz za przygotowanie dzisiejszych posiłków i jutrzejszych, bo jutro idę na 12 godzin do pracy tutaj już mam co nieco zrobione 450 gram kurczaka na jutro dzisiaj będę jadł rybkę bodajże twaróg, no i jeszcze się coś tam zobaczy tutaj rabarbar się robi spłatkami owsianymi wleci. No i na jutro też sobie zostawię porcję. No i tak to wygląda, że jestem po 40 minutach yy, cardio. W sumie dam posiłek białkowo tłuszczowy, przemyślałem to dlatego, że z rana leciała, jak już wam pokazywałem wcześniej johimbina, więc bez sensu walić węglowodany. No i co, zabieram się za wypicie, za zażycie i lecę dalej. Tutaj już posiłki do pracy gotowe. 3 razy 150 gram kurczaka do tego pomidory na pierwszy posiłek 300 gram serka wiejskiego i awokado 120 gram i 10 gram orzechów włoskich Na posiłek, który wleci za chwilę 135 gram płatków owsianych 300 ml białych jaj marchewka, proszek do pieczenia i słodzik wszystko zmiksowane i na patelnię zabieram się za jedzenie Siemanko, tutaj kolejny posiłek 4 krampety, czyli 20 gram węglina jednego do tego sos 0. jedna tabletka chromu, jedna tabletka kwasu ala i tutaj jest rabarbar zmiksowany z gumą guar i ze serkiem wiejskim, ze słodzikiem, petarda zabieram się za jedzenie tutaj wam jeszcze pokażę że moje małe, szybkie zakupy większość yy, rzeczy już kupiłem ostatnio 6 czy 7 kg kurczaka ich mam od groma tak samo płatków owsianych, makaronu, ryżu, więc tego nie kupowałem. Kupiłem sobie takie bułeczki, które mają zajebiste makro. Tutaj jest, niestety zasłoniłem to. Na jedną bułeczkę przypada gram tłuszczu niecały i 20 gram węglowodanów. Tutaj jest podobnie. W krampecach kupiłem jeszcze około 2,5 kg pomidorów. Do tego potreningowo choco shells. Tutaj jest następujące makro, 80 g węgli i 2 g fatu. Smakuję jak chocapiki, ale chocapików nie kupuję, bo ta sama gramatura jest dwa razy droższa, więc po co przepłacać. I to tak samo, lidl. Tu jest 2,9 i 80 g węgli. Też spoko makro po treningu. No i co jeszcze w polskim sklepie? Ocel jabłkowy, czy słodziki w Lilu. Yy, ser Light. No i tutaj ICT 0. No, zaraz Wam pokażę jeszcze paczką. Yy, paczkę, którą dostałem yy, wczoraj albo przedczoraj z Bulk Powder, co sobie zamówiłem, bo była fajna promocja. No i to jest ta wspominana paczka. Zamówiłem 12 yy, litrów białek jaj. Zostało już 9. mam jeszcze bodajże półtorej w lodówce. Fajna sprawa, bo były po 12,76 sztuk, więc zajebista cena. Mówię o funtach oczywiście. Tutaj jest data 19.03. I oni z tego tytułu to przecenili. Więc dla mnie bomba, bo nie muszę rozwalać jajek. Kupiłem od razu 5 kg płatków owsianych, czyli 2 razy 25 No i kupiłem flaw dropsy Z MyProtein i z Bulka są zdecydowanie najlepsze. Czekolada, wanilia na 2-3 miesiące spokojnie starcza. Do twarogu, do płatków owsianych, do makaronu, do kawy. A płatki owsiane są... Żona się ze mnie śmiała, jak je dostałem. Gluten free. Dlaczego z glutenem? Ogólnie mam to głęboko w poważaniu, czy one są gluten free, czy nie, ale różnica w cenie była jednego funta. Więc dopłaciłem funta. I co? No i tyle. I po prostu będziemy jeść. Ostatnio też kupiłem makaron bez glutenu. Yy, że jest to makaron kukurydziany, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Ale cena była taka sama jak normalnego makaronu. Więc jeżeli mam do wyboru między gluten-free a z glutenem, a cena jest naprawdę niewielka, no to wezmę te bezglutenowe. A w innym przypadku no, nie będę przepłacał tak jak niektórzy tam przepłacają po stokroć. Na przykład powiem wam, że kilogram takich płatków w aździe kosztuje tyle co ja dałem za 2,5 kilograma ich. Więc za, nie dałbym tam 5 funtów bodajże za kilogram. Yy płatków owsianych bezglutynowych, ale za 2,5 kilo całkiem sympatyczna cena. Może Wam coś jeszcze dzisiaj nagram, bo przede mną jeszcze dwa posiłki. Z treningu raczej mi się nic nie uda nagrać. Zaraz się zabieram za jedzenie następnego posiłku. Co zjem w sumie? Nie wiem jeszcze nie mam gotowego z mojej strony to wszystko na dzisiaj zapraszam was do Safor z 2 Tongue Road Mati 10, 10% zniżki na wszystkie produkty z treningu raczej mi się nic nie uda nagrać gdyż idę sam, więc co ja wam mogę życzyć walentynki wszystkiego dobrego, przyrostów i spełnienia marzeń, pozdro